Witam serdecznie. Pyta pani redaktor o moją książkę Kropelki, traktującą o muzyce fortepianowej i kameralnej Piotra Lacherta i będącą moimi wspomnieniami artystycznymi z pracy, ponad 20-letniej pracy nad utworami Piotra Lacherta. Otóż, mili państwo, ta książka jest dostępna na YouTube w moim channel Piotr Lachert and Justyna Filip, a także na blogu w całości z ilustracjami. Zapraszam serdecznie. Przenieśmy się na chwilę w świat wielkiej pianistyki, legend pianistycznych. A więc przedstawię państwu teraz profesorów Akademii Muzycznej, którzy byli moimi profesorami również, a zasiadali w jury konkursu Chopinowskiego. Zacznę od Zbigniewa Siwińskiego, który kształcił mnie w wykonywaniu preludiów i fug Jana Sebastiana Bacha, a także utworów Fryderyka Chopina. Potem jego uczennica, laureatka konkursu chopinowskiego, Katarzyna Popowa-Zydroń, była moim pedagogiem i u niej kończyłam Akademię Muzyczną z wyróżnieniem. Także studiowałam u Andrzeja Jasińskiego, profesora Krystiana Zimmermana, laureata pierwszej nagrody konkursu chopinowskiego. Muszę powiedzieć, że profesor wprowadził mnie w świat muzyki Fryderyka Chopina w sposób zupełnie wyjątkowy. Dopiero wtedy zrozumiałam, co powinnam mówić muzyką Fryderyka. Doskonale prezentował mazurki na kursach pianistycznych we Wrocławiu. Pamiętam to z łezką wokół i z ukłuciem serca, jak pięknie mówił o Chopinie, także na tych konkursach i kursach pianistycznych we Wrocławiu. Mili państwo, moimi profesorami byli również poprzez ojca Stanisław Świnarski, którego ojciec mi przybliżył, ucząc mnie jeszcze jako małą dziewczynkę, a potem już dorastającą panienkę. Także przekazał mi wizje chopinowskie właśnie Stanisława Świnarskiego. Mili państwo, jest mi szalenie przyjemnie prezentować tych wszystkich wspaniałych ludzi. Oprócz pedagogów konkursu chopinowskiego, jurorów tego konkursu, miałam jeszcze innych wspaniałych profesorów, którzy uczyli mnie, jak grać muzykę współczesną, a więc Piotr Lachert, kompozytor, pianista, a także Amadeusz Weber-Zinke w Weimarze na kursie pianistycznym. Uczyłam się u niego gry muzyki Jana Sebastiana Bacha, a także Bronisława Kawalla, u której w Białymstoku uczyłam się właśnie gry Jana Sebastiana Bacha.
Do moich pedagogów należeli również Sabolcz Esteń z Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, u którego uczyłam się improwizacji, wspaniały pedagog, kompozytor. Również moim pedagogiem był Aleksiej Orłowiecki na kursach mistrzowskich we Wrocławiu, gdzie aż 12 razy byłam na nich i studiowałam właśnie u tego profesora. Aleksiej Orłowiecki z Sankt Petersburga, który kończył studia w Moskwie, wybitny pianista, koncertujący, wspaniały pedagog. I ja bardzo dużo od niego nauczyłam się. No a najbliższy memu sercu był mój ojciec, który także był pianistą koncertującym i studiował u Marcela Massa, Emmy Altberg, Stanisława Szpinalskiego i wielu jeszcze innych wspaniałych, legendarnych pianistów. On przekazał mi wiedzę muzyczną od podlotka aż po lata dojrzałe. Osiągnięciach pianistycznych. Było ich dużo, ale opowiem tylko o jednym. Jest to płyta japońska wydana w Osace w 2018 roku z nagraniami monograficznymi dzieł Piotra Marii de Peslen-Lachert, czyli Piotra Lacherta, kompozytora polskiego. Jest to płyta moim największym osiągnięciem całego mojego życia. Prezentowana w Naxos w Ameryce na stronie muzycznej, a także w Spotify w Polsce i w SoundCloud, ale również jest dostępna na YouTube. Serdecznie zapraszam również na stronę Amazon Music, gdzie ta płyta monograficzna moja japońska ukazała się niedawno. I można tam odsłuchać wszystkie dzieła, które są nagrane na tej płycie japońskiej właśnie. Także mili Państwo, i na YouTube powstała nowa strona pod tytułem Piano Music of Piotr Lachert. Na nią szczególnie zapraszam, bo tam jest cała płyta zamieszczona po kolei, utwór po utworze. Zatem do zobaczenia mili Państwo na kanale YouTube, Spotify, Amazon Music i Naxos. Pozdrawiam serdecznie, Justyna Filip.